Kluczową kwestią jest zachęcenie Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Dzisiaj nikt nie jest zadowolony z wysokości emerytur, a w przyszłości będą one jeszcze niższe. I żeby ta zachęta była rzeczywiście konkretna, chcemy, żeby można było płacić podatki niższe, bieżące. Podatki dochodowe od osób fizycznych w PIT, żeby te kilkaset złotych mniej podatku mogło pracować na takową emeryturę. Chcemy, żeby to była ulga kwotowa, żeby każdy Polak mógł odpisać taką samą kwotę, a co najbardziej istotne, żeby było to zwolnienie nie tylko w danym roku, ale również wypłat, które będziemy w przyszłości otrzymywać jako emerytury. To wtedy jest bardzo mocny mechanizm, jeżeli te 18% podatku będzie dodatkowo pracowało na naszą emeryturę i wierzymy, że wtedy będzie prawdziwy sukces tego dobrowolnego oszczędzania, gdyż na dzisiaj miało być 6-7 milionów IKE, które zostały wprowadzone w 2004 roku, a faktycznie mamy nawet nie 800 tysięcy, ale takich aktywnych jest 200 tysięcy, czyli to jest nieco ponad 1% pracujących. Właściwie to jest nieistotne, bym powiedział, systemowo. Nasze rozwiązanie ma być istotne systemowo. Chcemy, żeby szeroka rzesza Polaków z niego skorzystała.